wszystkim za UH7, ściąg faktory na modach. Dobra, to jest nasza mała produkcja aluminium, którą ustawiłem tutaj z boku, aż nic więcej się mi już tutaj nie zmieści. Generalnie to jest zaawansowany proces, znaczy no nie jest podstawowy. Nie przetapiam od razu aluminium, tylko przetwarzam go, potem trzeba dodać jeszcze hydroxide. To wstawić do pieca i stworzyć aluminę, potem aluminę przetapiamy na sztabki aluminium i potem standardowo już do pieca i na sztabki aluminium. Dobra, aluminium na razie brałem z krystalizerów. Przestawiłem te, żeby nie robiły żelaza i miedzi, ponieważ trochę mam żelaza i miedzi. Jeden przestawiłem tak, żeby tworzył kopaltyt i cynk. Ten tworzył... A, może jak podejdę, będzie lepiej widać. Przy okazji, muszę niedługo zainwestować w cement i ocementować wszystko, co się da. Trochę to chyba przyspieszy rzeczy. Tak, boksyt, kobaltyt oraz cynk. Ta robi złoto oraz coś. Wolfram. A ta robi srebro oraz tytanit. No, jak widzicie, boksyt cały mamy przetopiony. Ale starczy nam, żeby uruchomić trzeci poziom sortowania. Poza tym jeszcze dodałem sieć logiczną do inserterów wkładających węgiel. Dodałem ją do akumulatora i warunek jest taki, że jeżeli akumulator jest mniejszy niż 40%, to dopiero wtedy zaczynają wkładać węgiel. Więc to znacznie zmniejszyło nasze zużycie węgla. A z energią, no... W sumie po jakimś czasie poszło ok. A właśnie, wyłączyłem tutaj sortownię na czas tego, jak będziemy je przerabiać za chwilę. Ale na razie nasza sytuacja z węglem wygląda dużo lepiej. No to dużo jeszcze farm sobie postawiłem, więc one już prawie w całości potrafią zasilić naszą fabrykę podczas działania. A jeszcze zrobiłem sobie pancerz modułowy. Stawiłem do niego na razie dwa akumulatory, podręczny roboport, tarcze i dużo paneli słonecznych. Dobra. Dzisiaj weźmiemy się za ostatni poziom oczyszczania rud. Mamy już krystalizację. Teraz już tylko to trzeba oczyścić. I tak. Łgarek mamy chyba 12. Tak, raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, na 12. Patrząc na to... oczyszczalnie, czy raczej jak to się nazywa, rafinerie rud, pracują dwa razy szybciej. Wymagają 4 kryształy na 2 sekundy, my produkujemy 2 kryształy na 2 sekundy, więc dwie rafinerie, czy jedna rafineria może być zasilona przez dwie łgarki. Dobra. To zdejmiemy. Trzeba zrobić z tym porządek, aczkolwiek najpierw to sobie zeschematuję, żeby potem mógł to szybko postawić z powrotem. Tak, musimy część tych rzeczy poprzenosić. Dobra, stalowa skrzynia. Jak dużo tego mamy? Zdecydowanie starczy na jeden magazyn. Dobra. Może jeszcze... Tak. Jeszcze magazyny. Z dwa... Trzy. Dobra. W tych nic nie było fajnie, w tych też nie. Tutaj tytanit pójdzie.
Na pewno ręczne przenoszenie jest obecnie szybsze niż gdybym korzystał z botów. Dobra, tutaj pójdzie nikiel. Dobra, wiecie co, muszę wyłączyć sobie logistykę. Roboty mnie znowu zaśmiecą. Dobra. Dzięki robociki, ale w tym momencie nie musiałyście naprawdę. Dobra, zwiększmy sobie jeszcze produkcję pasów. Aż coś mi mówi, że niedługo będziemy dużo ich potrzebować. Czerwonek sobie zwiększmy może do takiego poziomu, a żółtych tyle. A jeszcze dodatkowe dwa staki sobie weźmy tego. Powiedzmy tego. No i dobra. Mamy czystą przestrzeń. Możemy to rozmontować. Właśnie. Wezmę sobie jeszcze moje roboty. Dobra, tym musimy... Tutaj ustawimy te rafinerie. Para to również sprzątniemy. No i dobra, a to sprzątną roboty logistyczne. Dobra, jedziemy z rafineriami. Sprzątnę wszystko z powrotem i tak. Potrzebujemy 6. Takie będziemy ustawiać. No mniej więcej tak. Rafineria. Dobra. Zróbmy sobie małą przerwę raz. Zajmuje dużo więcej miejsca niż wygląda. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Stawmy sobie oczyszczanie szafirytu. Szczęście to niczego więcej już nie potrzebuje. Dobra, potrzebujemy 2 na 4 na 2 sekundy. Więc takie insertery powinny zdecydowanie wystarczyć. Chwila. Z 2, 3, 4, 5, 6, dobra. Muszę je poprawnie ustawić. A jeszcze prąd. A tak, żeby było równo. Produkujemy 4 na 2 sekundy, to również ustawimy po jednym niebieskim. Powinno być ok. Dobra. Tylko, że chcę po 3 sobie zmienić linię. Może tak zrobimy.
sobie zaczniemy. Do na zewnątrz, więc musimy tak. Dobra. Tutaj zrobimy naszą starą sortownię. Dobra, to możemy usunąć. Sortownia. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Jeszcze trochę światełka. Sortowanie oczyszczonego szafiritu. Samo jak wcześniej. Dwa wkładamy. I za chwilę dwa będziemy wyjmować. Dobra, może ruszajmy tutaj już powoli z produkcją. Roboty tutaj dostawią i pójdzie w ruch. I tak, tutaj będziemy wyjmować. Ładnie ma być. Tak. Tak. Chociaż tutaj w sumie dam czerwone. Okej, no i spoko. Teraz to musimy doprowadzić do naszej sortowni. Zrobię to może gdzieś tak mniej więcej na środku. Okej. Dobra. Tylko muszę sobie powrócać z powrotem rzeczy do sieci logistycznej. Chociaż w sumie może lepiej nie. Tylko parę powrzucam. Czekaj. Czy mamy tutaj sieć w ogóle? Nie do końca. To doprowadźmy sobie. Styka to. No i dobra. Rzeczy powoli zaczną spływać. Musimy sobie jeszcze dorobić tylko co? Cynk. Z prawej czy z lewej? Nie ma znaczenia. Dobra, mam jeszcze jeden magazyn. Dobra, i przydadzą mi się filtrujące podajniki. O, ekspresowy podajnik filtrujący, masowy, ekspresowy. A, fajne rzeczy są w przyszłości.
Tutaj powoli to zacznie ruszać. Zobaczmy. Nie wiem, co to w sumie było. Ale nieważne. Prowadzimy to. Tutaj. Ok, nie dostarczają mi zasobów, ponieważ to jest rozłączone z główną siecią. Dobra. Zróbmy gdzieś tutaj może. Dobra, i bociki za chwilę ruszą. Dobra. Dzięki. Dobra, dokończmy to szybko. Nikiel jeszcze z góry zapodział, ponieważ nie było poprawnego filtrowania. Tutaj jeszcze pętlę wsteczną. Tak na wszelki wypadek, gdyby coś się nie posortowało. No i dobra. Wygląda na to, że działa. Dajcie tutaj światło. Ale ciemno. Zrobiłem sobie noktowizor, ale zajmuje on aż 4 miejsca w tym. W sumie mógłbym go wstawić, ale chyba za dużo energii na tym stracę. No trochę lepiej. Dobra, dołączmy sobie jeszcze tak, tędy szło żelazo, tak? Dobra, podłączymy sobie to z powrotem. Chociaż niedługo planuję to trochę zmienić. Ale zanim to niedługo nastąpi, może jeszcze troszkę czasu minąć. Dobra, to zróbmy jeszcze dla silikonu. Już on się nam również przydaje. Zjazd. Tak, za szybko mi teraz energia schodzi. Sorry. Ok, jakieś inne roboty to dowodują. Nie tak prosto. No i dobra. Będzie działać wszystko.
I w ten sposób sobie zapewniliśmy cynk. Chociaż cynk nie jest nam koniecznie potrzebny. Póki co. Ale spoko. Dobra, i w podobny sposób musimy przerobić tą fabrykę. A potem zaraz musimy postawić obok taką samą fabrykę Bobium. A raczej sortownią. Przy okazji, tutaj mamy duży ocean. Prędzej czy później chyba będziemy musieli sobie zaryć się w tym ocean. Na szczęście mam trochę materiału niwelacyjnego, więc może to nie będzie aż takim problemem. Dobra. W każdym razie na przyszłość planuję puścić sobie to w dół, zrobić tutaj sobie powiedzmy main bus z samymi rudami. Tutaj sobie zrobimy linię, która będzie tylko przetapiała rzeczy z rudy na sztabki. Tutaj sobie zrobimy linię rzeczy, które przetapiają sztabki na płytki. A tutaj zrobimy sobie drugą linię, która będzie miała wszystko, czego możemy potrzebować do czegokolwiek. No, na szczęście mamy trochę miejsca, żeby coś takiego zrobić. No, może nie aż tak dużo, ale jakoś to będzie. Dobra. Fajnie. Co będziemy otrzymywać z satirytu oczyszczonego? Boksyt. To dobrze. Będziemy mieli otrzymywali boksyt, będziemy mogli sobie zrobić jakąś regularną przetapialnię boksytu. Czyli aluminium. Dobra, a z bobomium otrzymamy też boksyty. Rubitu potrzebujemy do złota, a złota potrzebujemy do następnego poziomu płytek logicznych, czy raczej układów. No, ale dobra. Patrzę chwilę, jak to ładnie działa. No, trochę się stakuje nadmiaru. To wszystko działa. Chyba dobrze działa. To w takim razie dziwne, że jest nadmiar. Ale dobra. Coś tu chcemy robić? Nie. Zastanawiam się, co teraz możemy zrobić. Poza tym, że to przedłużyć również. Ale nie chcę się za bardzo tego nagrywać. To nie byłoby zbyt ciekawe. To jeszcze ciekawego mamy do roboty. A właśnie, zostawiłem również. Wznowiłem fabrykę. A, czekajcie, to trzeba poprawić. Wznowiłem fabrykę produkującą nasze roboty. Dostawiłem po prostu jedną taką linię, którą wcześniej używałem do produkcji płytek elektronicznych, tylko usunąłem z niej ostateczny komponent złączający płytki. I to działa nam jako produkcja właśnie części do robotów. Dobra. I dzięki temu mam dalej produkcję robotów. Tak w sumie prosto to się uruchomiło. Muszę coś robić również z krystalizą, ponieważ tutaj troszkę zawadza mi. Będę potrzebował również dużego zaplecza chemicznego. Jak tutaj sobie będę chciał zrobić przetapiacze, to przetapiacze potrzebują również czasami innych rzeczy. Jak na przykład miedź wymaga tlenu, żelazo wymaga węgla, znaczy raczej chyba koksu. Tak, ołów również wymaga tlenu. Niektóre rzeczy wymagały jeszcze limestone'a. No a na przykład
Gdzie tu mam? No, nasze aluminium wymaga również soli? Dokładnie nie wiem, co z tego jest. Soli oraz węgla. Ale nie węgla kamiennego, tylko karbonitu. No więc do przetapiaczy będziemy również potrzebowali dużo rzeczy chemicznych, które myślę, że tutaj sobie otworzę jakąś dużą fabrykę, która będzie takie rzeczy produkować. I dobra. Zanim jeszcze przeniosę przetapianie żelaza, to zbadałem czwarty poziom przetapiania, że pokażę wam tutaj. Wymaga on kulantów, czyli chłodziwa. I tak, działa tak, że z przetworzonego żelaza będziemy sobie robić palety, a potem dopiero palety przerabiać na sztabki. To nam pozwoli otrzymać jakieś 1/6 więcej sztabek niż z pominięciem palet. Co prawda będziemy musieli ładować również koks oraz limestone, który będziemy musieli sobie wyprodukować. Dzięki temu produkcja żelaza będzie bardziej opłacalna. Ponadto do tej pory nie robiłem iron sheet coil, ponieważ obecnie to nie jest w żaden sposób opłacalne. Polega to na tym, że gdzie to mamy, że dolewamy wody do roztopionego żelaza i produkujemy sobie, jakby to nazwać, blachę, zwiniętą blachę, i potem dopiero zwiniętą blachę sobie tam, gdzie potrzebujemy jej, dzielimy sobie na płytki. Póki co to nie jest opłacalne, jeżeli chodzi o sam surowiec, ale pozwala zaoszczędzić miejsce na liniach, ponieważ jedna blacha to 4 płytki, więc zużywamy 4 razy mniej miejsca na pasach transmisyjnych. Ale póki co nie jest to w żaden sposób opłacalne, jeżeli chodzi o surowiec. Dostajemy tyle samo, co od razu robiąc płytki. Natomiast przy tym, co teraz oblokowałem, dodając do roztopionego żelaza zamiast wody, będziemy dodawać chłodziwo i w ten sposób będziemy otrzymywać, czekajcie, też około troszkę mniej niż 1/6 więcej tych blach dużych niż w tym przypadku. Więc będzie to opłacalne i wtedy chyba nie będziemy już robić main bassa z płytkami, tylko będziemy robić main bassa z blachą i potem tam, gdzie będą potrzebne płytki, będziemy robić sobie fabryki, które będą ciąć na płytki. Bardzo proste i super szybkie, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. No i dobra, więc to, co mamy tutaj z żelazem, zostanie jeszcze wydłużone. Bo ustawimy sobie w przetwórni ród, będzie jeszcze coś, co będzie produkować te pelecy, potem dopiero pelecy będziemy wstawiać do, znaczy palety, potem palety będziemy wstawiać do pieców hutniczych, tutaj będziemy zamiast płytek będziemy wytwarzać blachy, a tam, gdzie będziemy potrzebować blach, będziemy musieli dostawić fabrykę, która będzie cięła na to. Więc trochę się wydłuży, więc dlatego również zamierzam to wszystko skasować, tak jak mówiłem, poprzenosić tutaj, zrobić taką jedną dużą strefę hutniczo-przetapialną. No i zrobimy, myślę, że dużo większy main bus niż to. Dużo więcej rzeczy będziemy musieli tam włożyć. Generalnie myślę, że wszystko z tego, co tutaj mamy: płyt, chrom, kobalt, miedź, szkło, złoto, żelazo, ołów, nikiel. Już nie wiem, do czego potrzebujemy na razie nikiel, chyba nie wiem do niczego. Silikon, srebro, cyna, tytan, znowu cyna, stal, lód, brąz i mosiądz. A jeszcze spisz. Okej. Okay.
Więc będziemy mieli linię z wieloma różnymi rzeczami. Chyba nie na wszystko chyba będę dawał 4 pasy. No to może zastanawiam się, że skoro z żelazem przejdziemy do blach, to może zrobić główną linię tylko na 2 pasy. Może to powinno wystarczyć. Nie wiem, zastanawiam się, bo jeżeli zrobimy linię, która będzie zawierała to wszystko, na większość mapy nam sama linia zajmie. Potem zdejmowanie czegokolwiek z tej linii będzie trochę problematyczne. No, pomyślę jeszcze nad tym. Coś jeszcze miałem do powiedzenia? A właśnie, poza tym, że te wszystkie materiały, to jeszcze dojdzie nam parę nowych. Na przykład Nithol. Przetwarzanie Nitholu. Nithol robi się z tytanu i z niklu. Gdzieby mogli taki pancerz Ironmana zrobić. Bardzo fajnie wygląda. Też siłowy. Od czego wymaga? Azotek? Krzemu? Nie. A to czego wymaga? Inwar. Kolejny ten. A właśnie, będziemy musieli jeszcze zacząć przetwórstwo alg. Na razie tego nie robiłem, bo nie widziałem potrzeby. Ale w przyszłości okazuje się, że to właśnie z alg otrzymujemy artefakty obcych. Robimy sobie jakieś pasty, preartefakt obcych, bakterie. Bakterie chyba. Bakterie z wody otrzymujemy. Tak, i z kwasu. I z W. W otrzymujemy z tego. Generalnie, budując sobie fabrykę przetwarzania tych alg, będziemy mogli dotrzeć do artefaktów obcych, których później potrzebujemy do broni plazmowych. O. No i jak widzieliście, do tego stroju Ironmana, gdzie on był. Tutaj. On również wymaga artefaktów obcych. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć składników. Gdzie zrobić w ogóle coś takiego? No. Mamy zdecydowanie jeszcze duże rzeczy do zrobienia. Jak mówiłem, teraz zrobię oczyszczanie szafirytu oraz bobomium obok sobie postawię. I może nawet zacznę robić rubit. Gdzieś tutaj obok i wolit. Czy oba potrzebują tego samego kwasu? Zobaczmy. Rubit potrzebuje azotowy. Nie, wodofluorowy. Nie fajnie. Dobra, więc najpierw zacznę robić rubit. Będziemy musieli sobie również zrobić fabrykę wytwarzania kwasu azotowego. Na razie wytwarzamy tylko kwas siarkowy. A potem jak chcemy, będziemy chcieli jiwolit, a będziemy chcieli. Do czego konkretnie? No chyba głównie, żeby więcej żelaza mieć. I wolframu. W każdym razie jak będziemy się chcieli jiwolit przetwarzać, to również będziemy musieli kwas wodofluorowy zrobić. Ta, więc jeszcze dużo rzeczy przed nami. Też jesteśmy już w dosyć zaawansowanej strefie. Niedługo będziemy mogli już robić tak, układy zaawansowane elektroniczne czy układy procesorowe, one już dużo rzeczy late-game'owych nam odblokują. Dobra, póki co tyle mojego gadania. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Myślę, że będzie dużo zmian w fabryce. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!